Dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego w Kozienicach informują, że w dniu 20 lipca 2020 roku rozpoczął się remont instalacji wodno-kanalizacyjnej bloku operacyjnego oraz traktu porodowego. W ramach realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Kozienicach. Dodatkowo wykonywane są niezbędne prace remontowo-modernizacyjne w tych obszarach, na które środki finansowe zostały zgromadzone dzięki staraniom kierownictwa. Zgodnie z przewidywaniami, prace remontowo-modernizacyjne nie należą do najłatwiejszych z powodu przestarzałej infrastruktury oraz zaniedbań wynikających z braku przeprowadzenia generalnego remontu w ubiegłych latach. To oczywiście pociąga za sobą kolejne koszty. Dyrekcja z dniem 10 sierpnia 2020 roku planuje wznowić przyjęcia pacjentów do oddziału neurologii i oddziału pediatrii. 7 sierpnia 2020 roku został naprawiony i dopuszczony do użytku tomograf komputerowy. Koszt naprawy tego urządzenia wyniósł około 150 tysięcy złotych. Koszty napraw i konserwacji oraz przeglądów okresowych sprzętu i aparatury medycznej to spore wyzwanie dla szpitala, ponieważ ten nadal boryka się z trudnościami finansowymi. Pomimo tych trudności przeprowadza przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z przepisami prawa. Za pierwsze półrocze tego roku koszty konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej wyniosły 236 129 zł i 91 groszy, za rok 2019 356 209 zł i 65 groszy. Jak widać, koszty konserwacji i napraw ciągle wzrastają. Szpital przypomina, że pomimo utrudnień w dostępności w całym kraju do świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej spowodowanych rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19, podstawowa opieka zdrowotna oraz poradnie specjalistyczne przy SPZZOZ w Kozienicach funkcjonują i udzielają porad nie tylko telefonicznie. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych w terenie powiatu kozienickiego jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych, którzy są chorzy na COVID-19. Dyrekcja i pracownicy zapraszają mieszkańców powiatu kozienickiego, a także spoza powiatu, do zapisania się do lekarza i pielęgniarki POZ położnej w szpitalu powiatowym. Informuję również, że do lekarza i pielęgniarki POZ jest zapisanych 905 pacjentów oraz do położnej 488. Dyrekcja informuje wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego, że sytuacja w szpitalu powiatowym powoli się stabilizuje. Obecnie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, świadczeniach rehabilitacyjnych przebywa 78 pracowników, w tym medycznych 52, niemedycznych 26. Nikt z pracowników nie jest na obecną chwilę hospitalizowany z powodu zakażenia COVID-19. Dwie osoby są objęte izolacją, jedna osoba jest objęta kwarantanną przez sanepid w Kozienicach. Inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi. Dyrekcja i pracownicy przypominają, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów. Szpital stara się, aby każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzymał należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.